Czytanie z Księgi Rodzaju. Jakub przywołał swoich synów i powiedział do nich: Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego. Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów. Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon. Judo, młody lwie, na zdobyczy ruść będziesz mój synu. Jak lew się czai, gotuje do skoku, do lwicy podobny. Któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska zabrana spośród jego kolan. Aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. Oto Słowo Boże. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Niech góry przyniosą pokój ludowi, a wzgórza sprawiedliwość otoczy opieką ubogich z ludu, będzie ratował dzieci biedaków. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie, będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Pokój zakwitnie. Niech Jego imię trwa na wieki. Jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię. Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią. Niech wszystkie narody życzą mu szczęścia. Najwyższego, która zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak on ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezroma,
Ezrom ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy. Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza. Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza. Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza. Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora. Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Etiuda, Eliuda. Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub zaś ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, w dniu wczorajszym mówiliśmy o pragnieniach, które odkrywamy w naszych sercach i o pytaniach, jakie stawia nam zarówno Słowo Boże, jak i samo życie. Te pragnienia i pytania mogą otworzyć nas na Boga i prowadzić do wiary. Ale czym jest wiara? Jak jest ona współcześnie rozumiana? W katechizmie z 1992 roku, który powstał z inicjatywy Jana Pawła II, i który jest wyrazem dzisiejszej samoświadomości Kościoła, znajdujemy następujące określenie wiary. Wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu. Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie człowiekowi światło dotyczące ostatecznego sensu życia. Wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, Bogu, który mu się objawia i udziela. Zatem wiara to nie jedynie światopogląd, to nie jedynie zbiór prawd, które mamy przyjąć intelektualnie. Wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, odpowiedzią praktyczną, egzystencjalną, całożyciową, codzienną. Nawet jeśli nie chcemy Bogu odpowiedzieć, chowamy się przed Nim, czy próbujemy uciekać, to również to stanowi swoistą formę odpowiedzi. A zatem kluczem jest moja osobista odpowiedź, jaką daję Bogu. By człowiek mógł odpowiedzieć, musi najpierw usłyszeć pytanie. Musi także rozumieć język, w jakim to pytanie jest sformułowane. Dlatego wczoraj tak ważne było i jest nadal odkrywanie pytań, które stawia nam Bóg,
które stawia nam samo życie, jeśli przeżywamy je autentycznie. Biblijnym wzorem wiary jest Abraham, nazywany ojcem wierzących. Kim był? Dzisiejszym językiem mówiąc, był przedsiębiorcą w branży hodowlanej. Wszystko wskazuje na to, że prowadził etyczny biznes. Dorobił się sporego majątku, ale nie był człowiekiem spełnionym. Nie miał dzieci. Kochał żonę, lecz ona przeżywała swoje dni w smutku. Była niepłodna. A w tamtych czasach wartość kobiety mierzono przede wszystkim zdolnością do macierzyństwa. Abraham był człowiekiem w podeszłym wieku. Robił bilans swojego życia. Zastanawiał się nad tym, co osiągnął. Po co cały ten trud? Komu zostawi to, co wypracował? I w ogóle, co po nim zostanie? I któregoś dnia usłyszał głos. Głos z zewnątrz, a może głos w sobie. Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abraham posłuchał tego głosu. Uwierzył obietnicy. Uwierzył, że jest jeszcze przed nim przyszłość, chociaż po ludzku nie miał ku temu danych. Jak więc rozpoczęła się wiara u Abrahama? Uwierzył słowu obietnicy, które dotknęło jego pragnień. Zauważmy, Abraham nie miał wizji. Nie zobaczył kraju, do którego miał się udać. Usłyszał tylko: idź do kraju, który ci ukażę. Czyli uwierzył, że ten kraj istnieje i uwierzył, że jeśli zdecyduje się wyruszyć, to na pewnym etapie wędrówki ten kraj zobaczy. Druga obietnica dotyczyła potomstwa, licznego potomstwa. Chociaż jego wiek i przypadłość żony po ludzku temu przeczyły. Abraham uchwycił się słowa Boga. Uchwycił się słowa obietnicy i wyruszył w drogę. A miał wtedy 75 lat. Co pokazuje, że na przygodę z Bogiem nigdy nie jest za późno. Spróbujmy wychwycić elementy wiary w postawie Abrahama. Po pierwsze, usłyszeć słowo obietnicy. Usłyszeć zaproszenie, wezwanie, jakie kieruje do nas Bóg. By to się stało, należy być uważnym. Należy zacząć czytać swoje życie. Niekiedy słowo Boga dociera do nas w sytuacji jakiejś straty, porażki. Niekiedy słowu Boga towarzyszy sytuacja niespełnienia, albo słowo to dotyka pragnienia, którego już dłużej nie mogę w sobie powstrzymywać, dławić. Po drugie, wierzyć to znaczy wyruszyć w drogę. Niekoniecznie oznacza to zmianę miejsca zamieszkania czy kraju. Chodzi o wędrówkę egzystencjalną, zmianę sposobu myślenia, postrzegania, działania. Na pewno wyruszenie w drogę będzie oznaczało otwarcie się na relacje z innymi, na relacje ze światem i z samym Bogiem. To tak jak po długiej chorobie,
która zmusiła nas do pobytu w domu czy w szpitalu, wychodzimy na zewnątrz, na świeże powietrze. Widzimy zieleń, przestrzeń, słyszymy śpiew ptaków. Wiara to ruch, a nie stanie w miejscu i czekanie na to, że Pan Bóg zmieni świat i nasze życie niemalże magicznie. Trzecia postawa to kroczenie w zawierzeniu. Trzymanie się słowa obietnicy jako rękojmi, jako światła i kompasu w drodze. Dlatego tak ważne są codzienna modlitwa i kontakt ze Słowem Bożym, które rodzą w nas odwagę i karmią naszą nadzieję. Słowo Boże nieustannie budzi nas z letargu, nieustannie poszerza naszą perspektywę i ukazuje nowe horyzonty. I po czwarte, znoszenie napięcia między obietnicą a aktualnym etapem i czasem jej realizacji. Niekiedy nasza wiara będzie graniczyła niemalże z pewnością, a niekiedy będziemy doświadczali mroku i wątpliwości, wołając: Boże, gdzie jesteś? Boże, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Powtórzmy, usłyszeć słowo obietnicy, wyruszyć w drogę, kroczyć w zawierzeniu, znosić napięcie między obietnicą a aktualnym etapem i sposobem jej realizacji. Gdybyśmy spotkali Abrahama po tygodniu jego wędrówki, nie potrafiłby nam wytłumaczyć dokładnie tego, co robi. Nie widać już ojczyzny, z której wyruszył, i nie widać jeszcze kraju, do którego zmierza. Jest tylko obietnica, której dał wiarę i kroczenie w zaufaniu. Chrześcijanin to pielgrzym, to człowiek w drodze, homo viator. Pan Jezus powiedział do Nikodema, że ci, którzy mu uwierzą, stają się jak wiatr. Szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Zawierzenie. Trzeba zaryzykować. Trzeba coś wypuścić z rąk, coś zostawić. Trzeba się odbić. Wiara przypomina wspinanie się po szczeblach drabiny racjonalności, po szczeblach ludzkiej pewności. Gdy osiągniemy ostatni szczebel, to albo zaufamy głosowi, który mówi: skacz, a ja cię złapię, albo zredukujemy swoje życie do pewnej ograniczonej formy, pozostając na tym ostatnim szczeblu i nieustannie się chwiejąc. Inna metafora zawierzenia – pożar domu. Płomienie zajęły parter, dym. Na drugim piętrze na parapecie stoi chłopiec i woła o pomoc. Ojciec chłopca nie może dotrzeć do syna z powodu płomieni. Stoi przed domem i woła: skacz. Chłopiec odpowiada: tatusiu, ale ja ciebie nie widzę. Na to ojciec: ale ja ciebie widzę, synu, nie bój się, skacz. Nie tylko element zawierzenia, ale także powierzenie się. To tak jak akrobata w cyrku. Szybuje na trapezie i w pewnym momencie musi wypuścić drążek, by złapać kolejny. Coś musi wypuścić, by chwycić coś nowego. Ten moment lotu, gdy w rękach nie trzymamy nic,
i opieramy się tylko na zawierzeniu, jest nieunikniony i charakterystyczny dla wiary. Pewien ateista i sceptyk wybrał się na wycieczkę w wysokie góry. Niespodziewanie, jak to bywa w górach, nastąpiło załamanie pogody. Burza z błyskawicami, zaczął padać rzęsisty deszcz. Mężczyzna poślizgnął się i zawisł nad przepaścią, uczepiony kępki traw. I jak to bywa w sytuacjach granicznych, gdy człowiek znajdzie się na krawędzi życia i śmierci, mężczyzna po raz pierwszy spontanicznie zwrócił się do Boga z rozpaczliwą modlitwą. Boże, ratuj moje życie. I usłyszał głos. Bardzo chętnie, ale ja mogę uratować życie tylko temu, kto we mnie wierzy. Nie było czasu na targowanie się, więc przerażony sceptyk zawołał: wierzę i odtąd będę już wierzył. A Bóg na to: skoro tak, to nie ma problemu, po prostu puść się tej trawki. Nie ma wiary bez otwarcia dłoni, bez puszczenia się, bez zawierzenia. Święty Piotr w nocy na środku jeziora zaufał słowu Jezusa, wyszedł z łodzi i zaczął kroczyć po wodzie. Ale zauważmy, że w naszym życiu o wiele częściej jesteśmy wezwani do zawierzenia. Za każdym razem, gdy zatrzaskujemy drzwi w samochodzie, czy to jako kierowca, czy to jako pasażer, podejmujemy olbrzymie ryzyko. Włączając się do ruchu, wierzymy, że dotrzemy do celu, choć doświadczenie mówi nam, że nie wszystkim się to udaje. Bez zawierzenia nie byłoby możliwe prowadzenie samochodu. Jeszcze jeden biblijny przykład wiary. Nazaret. Kilkunastoletnia dziewczyna słyszy obietnicę przekraczającą jej wyobrażenia i pragnienia. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Zauważmy drugie największe wydarzenie w historii wszechświata. Pierwsze to oczywiście zainicjowanie ewolucji wszechświata blisko 14 miliardów lat temu. Drugie to wcielenie Syna Bożego, transcendentny, niewidzialny, nieogarniony Bóg, druga osoba Trójcy Świętej, staje się człowiekiem. I zauważmy, wszystko dokonało się w ciszy. Ziemia się nie zatrzęsła, gwiazdy nie pospadały z nieba. Tak działa Bóg, bez rozgłosu, bez popisywania się, ale działa i to działa potężnie. Po zwiastowaniu nie było wywiadów telewizyjnych z pierwszą kobietą świata. Maryja nie została objęta specjalną ochroną, Secret Service, ani nie przydzielono jej służby. Pozostała sama z tajemnicą. I po ludzku rzecz biorąc, późniejsze fakty z życia Jezusa zdawały się przeczyć słowom obietnicy. Maryja od samego początku znosiła napięcie wiary między wielkością obietnicy a sposobem i czasem jej realizacji.
ufała. Dzięki wierze przekraczała to, co po ludzku było niezrozumiałe i trudne. Wielkość Maryi nie polega na tym, że porodziła Syna Bożego, gdyż był to suwerenny wybór Boga. Wielkość Maryi wyraziła się w tym, co powiedziała o niej jej ciotka, święta Elżbieta. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła słowu Boga. I zobaczmy, Bóg zrealizował wszystkie, dokładnie wszystkie obietnice, które Maryja usłyszała w momencie zwiastowania. Ale uczynił to w taki sposób, w jaki żaden człowiek by tego nie wymyślił. Jak to ujął Benedykt XVI w wywiadzie dla BBC wyemitowanym w Wigilię Bożego Narodzenia 2010 roku, Bóg jest zawsze wierny swoim obietnicom, ale często zaskakuje nas sposobem, w jaki je wypełnia. Wiarę możemy porównać do drogi, która odsłania się w miarę kroczenia po niej. Tak jakbyśmy rozwijali dywan, jednocześnie idąc po nim. Musisz być w ruchu. Przestajesz kroczyć, kończy się droga, kurczą się horyzonty. Czynisz kolejny krok, odsłania się droga, odsłaniają się horyzonty. Tym krokiem jest wiara. I jeszcze jedno ważne dopowiedzenie. Nasze życie i droga do Boga to nie są dwa odrębne nurty. To nie jest tak, że nasze życie stanowi jakiś mainstream, główny nurt, przy którym równolegle płynie strumyk wiary i tylko niekiedy się spotykają, przecinają. Nie. Całe nasze życie jest drogą do Boga i odwrotnie. Nasza wiara dotyczy sposobu, w jaki patrzymy na życie i jak je przeżywamy. Dlatego przygoda z Bogiem rozgrywa się każdego dnia, dzisiaj. Święta Teresa z Lisieux mawiała: mam tylko tę jedną chwilę, by Cię kochać. Każdego dnia, w tej jednej chwili, rozgrywa się wszystko. Moja wiara, moja miłość, moja ufność, moje życie. Zachęcam Was, moi drodzy, do codziennego odmawiania różańca, aby w rytm jego tajemnic przeżywać każdy nasz dzień. Jan Paweł II, który był człowiekiem aktywnym, odmawiał codziennie cały różaniec, wszystkie jego części. Wiem to bezpośrednio od jego sekretarza. Tajemnice różańca aktualizują się w naszym życiu każdego dnia. Każdego dnia bowiem jest w naszym życiu zwiastowanie. Bóg wychodzi mi naprzeciw i zaprasza do przyjęcia w zawierzeniu kolejnego dnia. Każdego dnia jest w moim życiu nawiedzenie świętej Elżbiety, czyli wchodzenie w relacje z bliźnimi, oby z Jezusem w sercu i w dynamice Jego miłości. Każdego dnia jest w moim życiu coś ze zmagania w ogrójcu, by przekraczać swój egocentryzm i by dawać siebie innym. Każdego dnia jest w moim życiu coś z tajemnicy biczowania, bo nie da się przejść przez życie bez zadrapań. Ranimy siebie najczęściej brakiem wrażliwości i zrozumienia.
Każdego dnia jest niesienie własnego krzyża i jednocześnie zmartwychwstawanie, przyjmowanie Ducha Świętego. Możemy tę modlitwę odmawiać idąc ulicą, na pocztę, do sklepu, stojąc w kolejce, na przystanku, jadąc tramwajem. Odmawiając różaniec, nieustannie wpatrujemy się w Jezusa, który jest dla nas nauczycielem życia, który powiedział o sobie: ja jestem drogą. W różańcu odnajdziemy odbicie każdej naszej sytuacji życiowej i zobaczymy, jak sprawy ludzkie łączą się z boskimi. Odmawiając różaniec, uczymy się jednocześnie od Maryi wiary w przekraczaniu tego, co nie zawsze po ludzku proste i zrozumiałe. Różaniec jest zarazem modlitwą potężną, modlitwą wstawienniczą. Powierzamy nasze sprawy osobiste, naszych bliskich, sprawy Kościoła, wstawiennictwu Maryi, Matki Bożej, prosząc, by modliła się za nami dzisiaj, teraz i u kresu naszego życia. Amen. Moi drodzy, tak jak to powiedziałem wczoraj, te rekolekcje wymagają od was współpracy, czyli kolejna praca domowa. Usiądźcie dzisiaj na 5, 10 czy 15 minut i zastanówcie się, jaki jest cel i sens waszego życia. Ku czemu ono zmierza? Jaki jest cel i sens mojego życia? Jutro, w ostatnim dniu naszych rekolekcji, zobaczymy, jaką odpowiedź daje nam Bóg w swoim Synu odnośnie do naszych pragnień i pytań o cel i sens naszego życia.